Głosy Wieczór w Telewizji Republika, pan Zbigniew Ziobro, Solidarna Polska, ale również były minister sprawiedliwości, pan Bartosz Lewandowski, Instytut Ordo Iuris. Witam bardzo serdecznie. No właśnie, Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę, która daje ministrowi dość duże prawa w dostępie do przetwarzania danych stron postępowania sądowego i administrowania nimi. Zanim rozpoczniemy dyskusję w studio i zastanowią się panowie, a ja razem z panami, czy jest to prawo, które nam sprzyja, nam obywatelom, czy jest też dla nas źródłem zagrożenia, bardzo proszę o wypowiedź urzędującego ministra sprawiedliwości pana Cezarego Grabarczyka. W dzisiejszych publikacjach pojawił się zarzut, że ostatnio przeprowadzone zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych mają służyć ministrowi sprawiedliwości do niecnych celów. I to jest zarzut absolutnie bezpodstawny. To jest zarzut wręcz haniebny. Nie ma żadnych powodów, aby tego rodzaju intencje przypisywać ministrowi sprawiedliwości. Ma to służyć wyeliminowaniu opóźnień, wyeliminowaniu opieszałej czasami procedury i przedłużaniu postępowań sądowych. No, pan minister Cezary Grabarczyk tłumaczy, że absolutnie nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Wszystko jest dla obywateli. Ja powiem gwoli ścisłości, że sędziowie, część środowiska prawniczego, ale też nie publicyści mówią o tym, że ta ustawa to będzie, daje możliwość urzędnikom, którzy będą chcieli, mieli takie zapotrzebowanie na znajdowanie haków na osoby niewygodne z różnych powodów. I jak to jest naprawdę? Jak panowie oceniają to nowe prawo? No cóż, rola moja w polityce, w opozycji ostrej i wyrazistej wobec rządu Platformy Obywatelskiej pana Cezarego Grabarczyka, z którą nieraz toczyłem bardzo niemiłe dla niego spory, mogłaby tutaj w sposób naturalny skłaniać mnie, żeby przyłączyć się do tych głosów krytyki i wykorzystać tę okazję do bicia w rząd. Ale tego nie zrobię, dlatego że w mojej ocenie dużo... Wielkim problemem Rzeczpospolitej na przestrzeni ostatnich lat, patrząc z tych 25 lat, jest i słabym punktem jest wymiar sprawiedliwości, jest sądownictwo, które niestety z wielu względów, to jest złożony oczywiście splot przyczyn, nie uległo właściwej zmianie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zmianę moralną, wymianę pokoleniową, która łączyłaby się z takim jasnym określeniem wysokich standardów etycznych w sądownictwie. I znamy mnóstwo przykładów, drastycznych przykładów nadużycia gigantycznej władzy, jaką mają sędziowie w stosunku do władzy ministra sprawiedliwości, w stosunku do konkretnych obywateli, ze szkodą dla nich, gdzie państwo jest bezradne, ci ludzie są bezradni, tracą czasami dorobek życia, a czasami tracą poczucie godności i sens życia. Ja nie będę tu odwoływał się do wielu przykładów, które są znane, ale podam choćby kilka zachowań skandalicznych, które nie spotkały się z żadną ripostą reakcją ze strony środowiska sędziowskiego, takich choćby zachowań jak sędziego Tulei, sędziego Milewskiego, czy zachowań chyba ostatnich sędziów, którzy, można powiedzieć, przybijali glejt na zachowanie komornika, czy asesora komorniczego, który de facto dopuszczał się kryminalnego rozboju na rolnikach, co nie jednym rolnikom, jak się okazało, i było wszystko okej. Więc krótko mówiąc, podchodziłbym z większą otwartością wobec tych krytycznych uwag środowiska sędziowskiego, gdyby w tym środowisku był taki bardzo silny nurt dbania o wysokie standardy etyczne. I tam jest wielu uczciwych, przyzwoitych ludzi, sędziów, takich też osobiście znam, ale niestety nie brakuje też takich, którzy są zaprzeczeniem przyzwoitości, uczciwości i nie widzę woli tego całego środowiska, aby takie czarne owce, których naprawdę nie brakuje, eliminować. Dlatego uważam, że mechanizm demokratycznej kontroli na tym środowiskiem musi być większy i na tym, co tam się dzieje, i tym demokratycznym, paradoksalnie, czy mi się to podoba, czy nie, są wolne wybory, które wyłaniają swoich przedstawicieli, czyli obywatele wyłaniają swoich przedstawicieli, a ci przedstawiciele wyłaniają rząd, i poprzez ten rząd można paradoksalnie w formie demokratycznej sprawować odrobinę kontroli, poprzez nie można ingerować w sferę niezawisłych rozstrzygnięć. I taka kontrola jest potrzebna, jestem za tego rodzaju rozwiązaniami.
Mnie troszeczkę śmieszy to, co powiedział pan minister Grabarczyk, że dostęp do tego systemu teleinformatycznego będzie miał wpływ na sprawność przeprowadzania postępowań. Należy wyjaśnić pewną zasadniczą kwestię. Ten system teleinformatyczny to jest nic innego jak program funkcjonujący w sądach, czyli tak zwany program Kurenda. Program Kurenda, której sędziowie, który rejestruje niejako wszystkie czynności sądowe dokonywane przez sądy, w tym przede wszystkim rozstrzygnięcia wraz z zasadnieniami i protokoły rozpraw. Miejmy taką świadomość, że w przypadku, w obrębie jednego sądu, nawet sędzia danego wydziału nie ma dostępu do programu Kurenda w innym wydziale, tylko w ramach jednego wydziału. Innymi słowy, jeżeli on chce zobaczyć, jak było podobne rozstrzygnięcie na przykład w innej sprawie, jak rozapadało, to sobie zerka do postępowania swojego kolegi. W chwili obecnej pan minister sprawiedliwości będzie miał dostęp do wszystkich spraw w całej Polsce. I czemu to ma służyć? Jakie posiada minister sprawiedliwości instrumenty, żeby przyspieszyć postępowania sądowe. To jest jedna sprawa. To pamiętajmy, mówimy o wszystkich sprawach, czyli również sprawach o rozwód, które co do zasady toczą się przy drzwiach zamkniętych. Mówimy o sprawach o alimentach. Wszystkich. To są bardzo wrażliwe dane. No, dajmy na to postępowanie przeciwko panu posłowi Wiplerowi, który również będzie w tym systemie. Ja nie wierzę w to. Oczywiście założenie jest takie. Pan minister będzie korzystał z tego programu tylko i wyłącznie w celu sprawowania tak zwanego nadzoru zewnętrznego nad działalnością sądów, bo takie uprawnienie mu daje ustawa. Natomiast czy pani w to wierzy, że pan minister oczywiście sam nie będzie miał do tego wglądu, znaczy będzie miał do tego wglądu, ale będzie miała cała rzesza urzędników wgląd do tych postępowań. Nikt nie będzie kontrolował tego, kto, kiedy i po co wchodzi do tego systemu. Tak naprawdę urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości będzie mógł dowiedzieć się wszystkiego niejako, co w danym postępowaniu się działo. Ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczne i to przede wszystkim bardzo niebezpieczne jest z perspektywy samego obywatela, ale również z perspektywy niezawisłości sędziowskiej. Tak jak mówię, po co ministrowi sprawiedliwości dostęp do protokołów rozpraw, jeżeli to ma usprawnić postępowanie? Czyli tak, no właśnie, bo wiemy, w jaki sposób ewentualnie urzędnicy mogą zaszkodzić obywatelowi, a teraz tak, a w jaki sposób urzędnicy, mając te możliwości, będą mogli pomóc obywatelowi? Weźmy przykład na stół sprawy skandalicznej, kompromitującej środowisko sędziowskie prezesa Milewskiego, sprawy Amber Gold, który na telefon dziennikarza, który podał się, chyba Gazety Polskiej, prawda? Tak. Podał się za urzędnika czy asystenta premiera Donalda Tuska, ustalał z nim w zasadzie, kto będzie wszystko mógł kiedy. Ustalić. Pan sędzia na dobrą sprawę był tak elastyczny, że również w swojej niezawisłości. Usługi. Tak jest. Wobec władzy. I to jest niezwykle ilustratywne. Ile takich telefonów można byłoby skutecznie wykonać, prawda? Powołując się na kogoś niezwykle wpływowego. I później minister Gowin chciał ściągnąć akta w tej sprawie. Czy ściągał akta chyba i postawiono mu zarzut, że on dopuszcza się zamachu na niezawisłość sędziowską. Chciał dokonać jakby oceny, sprawdzić tą sprawę na miejscu. Więc ja przypominam sobie czasy, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, kiedy tego rodzaju możliwości, uprawnienia były w mojej gestii. Ja choćby z racji bycia też prokuratorem generalnym. Jeżeli były skargi kierowane ze strony ludzi, to zdarzało się, że podejmowałem inicjatywę i często pomagałem ludziom, którzy byli skrzywdzeni na przykład poprzez wywodzenie skargi nadzwyczajnej, albo też poprzez podjęcie działań dyscyplinarnych, łącznie właśnie z wszczynaniem postępowań dyscyplinarnych, które wszczynałem bardzo wiele. Dzięki temu, że była dokonana analiza akt. Ale tu chodzi o to, że po prostu w tym momencie urzędnik, czy minister, czy urzędnik na polecenie ministra będzie, przepraszam, szybciej ściągnąć te akta? Będzie mógł mieć dostęp? Znaczy tu chodzi tylko o to, żeby ta procedura była sprawniejsza? Wie pani, wszystko się dzisiaj w świecie informatyzuje. To akurat jest dobra cecha, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. To sprawia, że jest większa kontrola. Ja zakładam, że urzędnik, który będzie miał wgląd takiego systemu, będzie pozostał też ślady tego swojego zainteresowania i to nie będzie bezśladowe wejście, czyli będzie to podlegało jakiejś kontroli, bo tak być powinno, oczywiście.
oczywiście. Tak samo jak ktoś występował, jak ja żądałem akt jakiejś sprawy, bo była do mnie skarga kierowana. Każde skorzystanie to oczywiście, z systemu ma być zarejestrowane odnotowane, i wiadomo, kto, naturalnie, kiedy i dlaczego. I to jest, z czyjego upoważnienia. Tak jest. I to już jest kwestia techniczna i tak powinno być. Że to nie da się dowolnie, że ktoś załatwia jakieś hakowe rzeczy, bo wszędzie tak można robić oczywiście. Nadużycia mogą być. Ale biorąc pod uwagę skalę nadużyć, jakie ma miejsce dzisiaj, jakie mają miejsce w sądownictwie, bardzo niskiego poziomu morale, bardzo wielu sędziów, nie wszystkich oczywiście, bo byłoby to krzywdzące generalizacje, no, nie brakuje ludzi też przyzwoitych i uczciwie, profesjonalnie wykonujących swoje zadania. Uważam, że obywatel jest często zupełnie bezradny. Ja byłem ministrem sprawiedliwości i naprawdę dostawałem w ciągu, kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, tak ogromną ilość skarg i często niestety zasadnych. To ja zapytam jeszcze, nie było możliwości weryfikacji inaczej niż... z pana doświadczeń. Tak. Jaka jest skala? To znaczy, ile takich spraw jest rozpatrywanych przez urzędników, przez ministerstwo? Czy skala jest ogromna i często ta Mój poprzednik dostawał skargi, które często były powodem, część z nich tylko był, bo nie dało się go robić wszędzie. W każdym wypadku to jest niemożliwe inicjować jakieś drastyczne, opisane historie, działania w trybie nadzoru. Około 3000 skarg. Kiedy ja zostałem ministrem sprawiedliwości, ludzie poczuli nadzieję i nagle zaczęło przychodzić 12000 skarg miesięcznie, prawda? Miesięcznie. Więc to jakby pokazuje, jest wyrazem wotum nieufności ludzi w stosunku do działania sądownictwa, jako systemu w Polsce. A to oznacza, że tak naprawdę cały wydział w Ministerstwie Sprawiedliwości będzie siedział na portalu społecznościowym w tym systemie i nie, to był system oczywiście niewydolny, zakarkowany. I oczywiście to nie jest tak, że w ten sposób poprzez nadzór można rozwiązać problem polskiego sądownictwa, trzeba zrobić inaczej. Ale takie narzędzie jako wentyl bezpieczeństwa jest potrzebne. Jeżeli zostawia ślady, jeżeli jest to pod kontrolą, uważam, że minister sprawiedliwości, który jest wybrany w drodze demokratycznych wyborów, musi w imieniu tych obywateli mieć pewien Ja rozumiem, że tutaj ewentualnie też jest takie oddziaływanie, mogłoby być takie oddziaływanie, że sędziowie mają świadomość, że w każdej chwili może ich praca zostać skontrolowana przez instytucję pozaśrodowiskową. Pan Bartosz Lewandowski. Ja muszę się do kilku rzeczy odnieść. Tutaj pan minister wskazał na to, że ludzie piszą skargi. Tak, ludzie piszą skargi na sądy, jeżeli wydają niesprawiedliwe dla nich rozstrzygnięcie. Ludzie piszą wszędzie skargi. Ja bym wolał osobiście jako prawnik praktyk, żeby te akta nie wędrowały do Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko żeby dać tym sądom możliwość pracowania na aktach. Bo ja wiem doskonale, jaki jest problem z obrotem akt, gdzie akta lądują u sędziów wizytatorów, lądują w Ministerstwie Sprawiedliwości. Natomiast o czym pan minister powiedział... Ale tutaj powiedział, rozumiem, przepraszam, ja wejdę w słowo, że nie byłoby tego problemu wyciągania. W tym momencie została znowelizowana ustawa również w tym zakresie. To znaczy minister sprawiedliwości, ekspres is verbis, ustawa stanowi, może ściągnąć akta z każdego dowolnego sądu. Dlaczego wprowadzono to do ustawy? Bowiem w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy rozporządzenia, które umożliwiały ministrowi ściągnąć akta fizycznie. I dlatego pan minister mówił, że podniosło się larum, przepraszam za kolokwializm, w momencie, kiedy pan minister Gowin chciał ściągnąć akta, bowiem ten przepis był niezgodny z konstytucją. Przekraczał akurat delegację ustawą w tym zakresie. I o to tak naprawdę chodziło. Oczywiście wykorzystywane były argumenty, że narusza to niezawisłość sędziowską, dlatego że nie było podstawy ustawowej do działania ministra. I w tym momencie problem ten jest rozwiązany. Natomiast tak jak mówię, ten instrument jest również... Ale elektroniczny dostęp, no to wtedy rozumiem, że nie ma tego. Dobrze, ale zastanówmy się, czy tak naprawdę ten środek jest proporcjonalny do celu, który chcemy osiągnąć. I czy minister sprawiedliwości rzeczywiście ma takie uprawnienia, aby przyspieszyć pracę sądów? Bo tutaj nie jest problem w sędziach. Ma pana zdaniem, czy nie ma? Nie, moim zdaniem nie ma. Nie ma, bo sprawuje tylko i wyłącznie nadzór zewnętrzny. Ustawa tak stanowi. To by naruszało niezawisłość sędziowską, gdyby minister mógł ingerować w władzę sądowniczą. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Tak naprawdę ten dostęp do tych protokołów i do tych akt sprawy jest potrzebny czegoś innego. Do wykorzystywania przez ministrów sprawiedliwości tych akt, tych instrumentów w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli jest jakaś wielka afera, tak jak była afera Amber Gold, to później pan minister może powiedzieć, tak, tutaj skontrolowaliśmy tę kwestię i takie czynności były źle podjęte.
I to jest problem. Problem też nie jest w tym, że sądy źle pracują, tylko że liczba sędziów, szczególnie w przeciążonych sądach, jak na przykład na terenie Warszawy, bo ja tutaj akurat na terenie Warszawy sędziowie mają po 400 spraw w referacie, po 400 spraw w referacie średnio, czyli na biegu. Ja nie mówię o sądach, ale problem z sądami i z wiarygodnością sędziów też jest, no bo zaufanie do tego zawodu jest najniższe tak naprawdę od wielu lat. No nie, to oczywiście ja można, to jest, można, no, takie są wyniki badań. Znaczy, mamy dosłownie pół minuty. Dlatego, że z racji mojej praktyki mogę powiedzieć o dziesiątkach spraw, które nie są znane medialnie, którym pomogłem ludziom. Wykorzystując właśnie tą możliwość sięgania do akcji, zlecałem ludziom zaufanym, prawnikom, kompetentnym, uczciwym, by dokonywali pewną analizę i były podejmowane działania. Już nie mówiąc o wczynanych przeze mnie postępowaniach dyscyplinarnych, za co jestem znienawidzony w środowisku sędziowskim, dlatego że ja po prostu nie patyczkowałem się. Były skargi, były zasadne, były wszczynane postępowania dyscyplinarne. Uważam, że oczywiście byłoby lepiej, aby same sądownictwo reprezentowało wyższy poziom profesjonalny. I dlatego mamy przygotowane projekty, które wyciągną postępowania dyscyplinarne ze sfery działania korporacji, która chroni swoich ludzi, po to, aby wyrzucać na pewną część ciała tych, którzy są niewiarygodni, niegodni tego zawodu, niegodni by nosić orła w koronie na piersiach, takich jak naprawdę nie brakuje ludzi. Ale jeżeli są przypadki nadużyć, to minister sprawiedliwości powinien mieć tego rodzaju wgląd. Jestem za tym, aby upoważnić w imię dobrze działającego państwa ministra sprawiedliwości do podejmowania takich działań. Zwłaszcza, że większość rozpraw, ogromna większość, są rozprawy jawne, na którą każdy może przejść z ulicy. Dlaczego w takim razie nie dopuścić, aby minister mógł skontrolować wtedy, kiedy jest skarga zwykle ze strony czy osoby pokrzywdzonej, która chce jakiejś pomocy, bo jest bezradna wobec czasami... Sprawa dotyczy tych, które nie są jawne. Czasami wręcz klik, które się potworzyły w sferze wymiaru sprawiedliwości. Pan Bartosz Lewandowski, dosłownie jedno zdanie kończymy. Tak, znaczy trzeba też powiedzieć, że skargi są kierowane na sędziów i skargi są kierowane do w odpowiednim trybie, także nie wiem, czy istnieje konieczność rzeczywiście angażowania tutaj Ministerstwa Sprawiedliwości. Co się stało ze sprawą z pana Tulei? Sam kierowałem skargę do rzecznika dyscyplinarnego. Znaczy, została oczywiście zamieszana pod dywan, chociaż żadne z jego zawiadomień się nie sprawdziła. Stalinowcami nazywał funkcjonariuszy CBA, którzy uczciwie walczyli z korupcją, narażali swoje życie. Naprawdę, tego rodzaju skandaliczne incydenty, i to szczelnie jest jeden z największych, spotykają się z ochroną często środowiska sędziowskiego. Nie możemy na to patrzeć biernie. Środowisko sędziowskie musi mieć zaufanie obywateli, a żeby mieć zaufanie, musi mieć wiarygodność. Żeby mieć wiarygodność, musimy egzekwować odpowiedzialność od tych, którzy są niegodni tego zawodu. Więc zmiany, mam nadzieję, że prowadzimy, gdy wygramy wybory, a to jest jeden z elementów, który może pozwolić konkretne działania. Może mimo wszystko to prawo przynieść jakieś pozytywne działania, ale pod warunkiem, że będzie stosowane dokładnie tak, jak ma być stosowane i pod pełną kontrolą, prawda? A nie będzie to wolna amerykanka. Nadużycia zawsze jeśli się bardzo dziękuję zdarzają, pan Zbigniew Ziobro, Solidarna Polska, były minister sprawiedliwości, pan Bartosz Lewandowski, Instytut Prawny Ordo Iuris byli państwa i moimi gośćmi, a ja za chwilę zobaczę się z państwem w kulisach manipulacji Flash. Proszę być z nami.